Zgnilizna twardzikowa, powodowana przez patogen Sclerotinia sclerotiorum, jest najpoważniejszą chorobą zagrażającą uprawom rzepaku w fazie kwitnienia. Silne porażenie przy braku odpowiedniej ochrony może prowadzić do bardzo dużych strat w plonach i zniweczyć wszystkie wcześniejsze wysiłki włożone w uprawę. Cykl rozwojowy zgnilizny twardzikowej jest dość złożony i zaczyna się od struktur przetrwalnikowych zwanych sklerocjami. Mogą one przetrwać w glebie przez długi czas i zachować żywotność nawet przez 3 lata. Wiosną sklerocja zaczynają kiełkować. Ma to miejsce w sprzyjających warunkach przy odpowiedniej wilgotności gleby i wysokiej temperaturze, powyżej 10 stopni Celsjusza. Kiełkujące sklerocja wytwarzają owocniki zwane apotecjami. Są to brązowe, drobne, cienkie szypułki, zakończone miseczkowatą strukturą o średnicy około 3-6 mm. Kielich apotecjum zawiera worki, w których są askospory. Po uwolnieniu askospory są przenoszone przez wiatr lub wodę, aż wylądują na odpowiednim żywicielu, takim jak rośliny rzepaku. Kwitnące rośliny stwarzają idealne warunki do kiełkowania zarodników. Płatki i pyłek dostarczają im odpowiednich składników odżywczych do rozwoju. Wkrótce patogen infekuje całe rośliny. Choroba rozwija się, gdy płatki opadają i przyklejają się do liści i łodyg. Początkowa infekcja ma miejsce u nasady liści. Opadłe płatki zapewniają pożywienie dla patogenów, które zaczynają atakować tkanki żywiciela poprzez grzybnie. Proces ten przebiega szybciej w warunkach wysokiej wilgotności i wyższych temperatur. Temperatury nocne powyżej 7 stopni Celsjusza. Zgnilizna rozprzestrzenia się z liści na łodygę. Wtedy pojawiają się typowe białe zmiany na łodygach. Gdy zmiany obejmą łodygę, części roślin powyżej nich dojrzewają przedwcześnie, co może nawet prowadzić do wylegania. Patogen kończy swój cykl rozwojowy, tworząc formy przetrwalnikowe – sklerocja. Zbiory rzepaku powodują, że sklerocja przedostają się do gleby wraz z resztkami roślin. Kolejne pokolenia sklerocjów stają się źródłem porażenia przyszłych upraw. Następuje kiełkowanie apotecjów i uwalnianie askospor, czyli kolejny cykl rozwojowy patogenu. BASF. We create chemistry.